3, 2, 1, na start! 22 minuty tygodnia. Zapraszają ciocia Kama, wujek Miki i tata Damian. Siema mordeczki, witajcie bardzo serdecznie w piątym odcinku naszego podcastu, który się zowie 22 minuty tygodnia i jak sama nazwa wskazuje, trwa 22 minuty, a w tym podcaście witają serdecznie was redaktorzy. Proszę się przywitać. Boże, jakie beznadziejne wprowadzenie. Beznadziejne to? Ale się wsilił. Dobra, to poczekajcie, to ja to uratuję, dobra? Bo ja mam coś mocnego mów, Kama, na dzień mów. Dobry. Słyszałam, że znaleźliście maść na mięśnie brzucha. Tak. Cicho. To prawda. Tak i tak, znalazłem. To słucham. Udało mi się odnaleźć taką maść na mięśnie brzucha. Było... Znaczy się nie wynaleźć, bo nie, to jest... Nie wynaleźć. Pani mi powiedziała, która przyszła do nas do studia do Dzień Dobry, że wielu znanych aktorów przychodzi do niej i mówią, że mają andropauzę, czyli jest to taka odpowiednik menopauzy u mężczyzn, czyli tracisz testosteron i jednym z takich lekarstw, nazwijmy to tak, albo terapią, jest smarowanie się maścią, która pomaga robić różne rzeczy, a przy okazji, jak smarujesz ją w brzuch, to spala tkankę tłuszczową, uwypukla twoje mięśnie i jesteś normalnie jak Arnold Schwarzenegger. Jakie są skutki uboczne? Żadnych. Nieprawda. Żadnych. Niemożliwe. No nie, ale nie wolno smarować się wszędzie, bo moim zdaniem się... państwo na pewno już sobie pomyśleli, jakiej rzeczy. Zależy, gdzie sobie to będziesz wcierał. To... Aha, no dobrze, wszystko jasne. Nie, no bo to jest serio, to znaczy to jest zbyt proste moim zdaniem, to jest niemożliwe. Tak, no wszyscy mielibyśmy, wiesz, no sześciopak na brzuchu. Też mi się tak wydaje, ale pani doktor mówiła, że jest to maść naprawdę wspaniała. Mówię, że można smarować się na brzuchu i na bickach. Mhm. I że to działa. Nie wiem, jeszcze nie spróbowałem, ale wszystko przede mną. A do tego trzeba mieć andropauzę? Wiesz, no chyba tak, no. Na kobiety, no nie wiem, no. Na kobiety, to jest to na receptę, tak? To jest na receptę, tak. Pani powiedziała, że na kobiety to nie działa, jest to na receptę, jest to normalnie lek i on naprawdę pomaga, on leczy, a skutkiem ubocznym, nazwijmy to tak, jest to, że masz kaloryfer. Znaczy, tak, myślę sobie, że skoro latamy w kosmos... A wiadomo, ogrzewanie drożeje. Tak, drożeje. Faktycznie, no wiesz, latamy w kosmos, tak. No to naprawdę można by było już coś wymyślić, żebym ja nie musiała tam... Dobrze, czy my możemy się z państwem przywitać wszyscy? Tak, tak, tak. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. No dobrze, to co u nas? Kamila, zaczynaj, co u ciebie? Kamila, jak ktoś do mnie mówi Kamila, to ja tak się czuję, jakbym coś zbroiła. I słusznie. Nie, a nie jest tak? Co zbroiłaś? Wiecie, że ja mam taki problem, że mnie ciągle ktoś zastawia, no nie? Ale samochodem. Nie, no, zostawiają mi samochód. Tak, 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 tak. Tak. Masz nawet taką karteczkę. Karteczkę, blaszkę. Blaszkę. Że co drugi dzień z tego miejsca odholowywane jest auto. Dziś to może być twoje. Tak. I bo tam jest przedszkole, więc wszyscy sobie tam, każdy na chwilę, no nie? Każdy na 10 minut, no więc jak rano 16 osób na 10 minut i w godzinach szczytu popołudniowych. To jest 160 minut. Dziękuję bardzo. Brawo! Nie, to nie jest 10, dobra. I słuchajcie, i taka fajna sprawa, że tam jest jeden taki pan, straszny buc, i za każdym razem jest ta sama śpiewka, nie? On zostawia, ja nie mogę wjechać albo wyjechać w zależności od tego, jaka jest pora dnia. On jest bardzo niemiły, arogancki. Znam koniec tej historii, żyjecie długo i szczęśliwie. Nie, nie, ja ci powiem więcej, bo ja mam pamięć do twarzy, no nie? I ja tak sobie patrzę, oglądam kiedyś storiski u naszych wspólnych znajomych, patrzę, a ten pan buc, z którym ja się nie mogę dogadać, oskarżyłam na niego już nawet do tego przedszkola, to jest mąż bardzo znanej celebrytki. Naprawdę? Celebrytki mają to do siebie, że są chyba bardzo znane faktycznie. No i tak się zastanawiam, co z tym zrobić, żeby tu nie powiedzieć, albo miałbym szykujesz problem zemstę jednym słowem przy okazji piątku. To wspaniale. To jest niekulturalne. Które? No to twoje. To ja bym chciała zrobić? Zemstę? Lynch? Nie, no nie zemstę, no, ale tak bym chciała, żeby już tam nie parkował jednak, no bo to nie dobrze świadczy o Elisie. No właśnie, z drugiej strony człowiek na granicy wytrzymałości nerwowej jest w stanie czasami posunąć się do takich drastycznych środków, które ostatecznie mogą przynieść pożądany ale efekt. Ale chciałabym, tak naprawdę to ja piję do czegoś innego, że zobacz, miałeś stłuczkę, ktoś ją widział, okazało się, pani napisała do mnie, że pan Damian wspaniale się zachował w stosunku do pani, z którą miał stłuczkę. Jakby bądźmy dobrzy w życiu, a nie tylko na Instagramie, bo pan jest super na Instagramie, nie? A taki nieelegancki człowiek, tak. Na co dzień, jak się okazuje. A to bardzo ładne stwierdzenie, że prawda? Bądźmy eleganccy nie tylko na Instagramie, ale także w życiu. Przyzwoici. No to dziękuję. To jak tak trochę na granicy frustry dzisiaj. Dobrze. To ja mam historię.
Może tak a propos też samochodu, bo ostatnio z dziećmi jechaliśmy do teściów i teściowie zawsze mieli dwa psy. Jednego psa my znowu mamy u siebie w domu, Jamnika, Kelso, a drugi Dakar, niestety już nie ma tego Dakara razem z nami, pies Husky. Schorowany był ostatnio i niestety już go razem z nami nie ma. No i te dzieci bardzo były przyzwyczajone do tego psa, ale że od pewnego czasu nie jeździły do teściów, tylko teściowie do nas, no to nie wiedziały, że coś się z Dakarem wydarzyło. I wyobraźcie sobie, że jedziemy do teściów i mówimy tym dzieciom, że po prostu no Dakara już tam nie ma, bo Dakar poszedł do nieba. I po prostu awantura. Heniek tak się rozpłakał, biedny, i mówię to na serio. Nie mógł sobie z tym poradzić i nie wiedzieliśmy, jak mu wytłumaczyć, że nie ma razem z nami tego pieska. Mówi, ale jak to poszedł do nieba? I Heniek mówi, Kelso, twojego braciszka już nie ma razem z nami. I mówimy, że on teraz jest w niebie z innymi pieskami i że na nas też cały czas patrzy i że generalnie Dakar będzie cały czas razem z nami, jak będziemy o nim myśleć. I teraz mówię do Henka i do Heleny, mówię, zamknijcie teraz oczy i pomyślcie sobie o Dakarze. I oni zamykają. I mówię, i myślcie o Dakarze, o tym takim włochatym, wielkim, jasnym piesku, o Huskim, który miał takie fajne oczka, można było się do niego przytulać. I co, widzicie go? Heniek mówi, nie. Ale przepraszam, ja cię kompletnie nie słuchałem, bo cały czas się zastanawiam, dlaczego skoro Husky nazywał się Dakar, to Jamnik nie nazywa się Paryż. Ale ja mam jeszcze, ja mam inne pytanie. Dlaczego Henio myśli, że Husky i Jamnik są braćmi? To jest słodkie. To tak samo jak, wiecie, wtorek ma nową dziewczynę. To jest tolerancyjność, słuchaj. To jest różnorodność. No, no, zrobiłeś wszystko, co w twojej mocy. No jeszcze widocznie twój syn nie jest w stanie wyobrażać sobie takich rzeczy, ale pracuj nad tym, może się tak, uda. Tak, będę próbował. Chciałam a propos piesków dorzucić, że wtorek ma nową dziewczynę, mm-hmm, i ona jest harciczką. Harciczką. Są piękną parą. Wtorek moim zdaniem myśli, że jest duży, bez kitu. To jest po prostu piękna sprawa. W jaki sposób, przepraszam, tam dochodzi do tak zwanych zbliżeń? Może, są... może na razie ze sobą tylko chodzą. W parku są skoki z ławki. Spontanny. Spontanny. Są piękną parą, no naprawdę. Dobrze, no dobrze. Ja nie mam zbyt dużo historii, gdyż przygniotła mnie robota, a właściwie sukcesy naszych sportowców. Mm-hmm. To, co się dzieje w ostatnich dniach, to jest coś niesamowitego. Mi się tak przyjemnie pracuje, mimo tego, że jest tego tak strasznie dużo, no bo na mojej głowie są Iga Świątek, siatkarze, koszykarze do tego doszli. No przecież Robert Lewandowski się nie zatrzymuje, cały czas strzela. Co prawda ostatnio przegrał ze swoją Barceloną i to w dodatku z Bayernem, no ale myślę, że to tylko rozjuszy Roberta Lewandowskiego i zaraz zacznie strzelać więcej. Słuchajcie, Arkadiusz Milik zaczął do tego wszystkiego strzelać. Jeżeli... Mam wyliczać dalej? Nie, jeżeli szukacie człowieka, który narzeka na zwycięstwa i sukcesu polskich sportowców, no to już to znaleźliście. No. Ja nie narzekam. Brawo. Mikołaj, czy ty jesteś prawdziwym Polakiem? Ja jestem przede wszystkim profesjonalnym dziennikarzem i służę tylko i wyłącznie temu, żeby przekazywać informacje społeczeństwu i niektóre sprawy sportowe tłumaczyć. Nie chcę się podpinać pod sukcesy innych, broń Boże, chociaż wypadałoby. Miło by było. Ale super jest to, jak się mówi, takie dobre newsy, nie? Tak. Poczekajmy do Mistrzostw Świata teraz w piłce nożnej. Piłkarze, czekamy na odpowiedź. No. Tak, to ci no, żeby nie było. Ale... Jesienią Katar przyjdzie do nas ze zdwojoną siłą, mam wrażenie. Tak, słuchajcie, ja jeszcze zostanę w tym samochodzie, bo ja nie dokończyłem swojej opowieści, bo mnie brutalnie przerwaliście swoją drogą. Paryż-Dakar, no jedziemy dalej. I sobie jedziemy dalej. Helena powiedziała, że sobie wyobraziła tego Dakara, wracając do tego. No i jedziemy, jakoś nam się udało załagodzić historię i sytuację. No i Heniek cały czas pyta już tak, na daleko jeszcze, kiedy będziemy? I daleko jeszcze, kiedy będziemy? Już taki wściekły po prostu od tych łez wylewających się na Dakara po pytania, kiedy będziemy? Na pytania, kiedy będziemy, odpowiadamy, jak będą... Szwedy. Dokładnie. Na co Heniek pyta, a co to są Szwedy? Myślę, no nie. To będziemy niedługo. I nie byłem w stanie wytłumaczyć mu, o co chodzi z tym powiedzeniem, kiedy będziemy, kiedy jak będą Szwedy. Może trzeba to sprawdzić, skąd to powiedzenie się wzięło. Kama, to masz zadanie na następny odcinek. Sprawdzić, skąd się wzięły Szwedy. Próbowałem to zgooglać i skąd się wzięły Szwedy, to wyskoczyło mi, skąd się wzięły spodnie z szerokimi nogawkami, bo tak się mówiło na szerokie dżinsy Szwedy. Nic nie wiem o tym języku. To zupełnie jest trop, na który bym nie wpadł. Abba przecież chodziła w Szwedach, to proszę, żebym ja was modlę. Ale Abba jest ze Szwecji, no więc to... A, no to się nawet... Brawo! I doktor Abba!
pan jest ze Szwecji. Brawo. I mamy lekarstwo. No my tak z Mikuniem dzisiaj wolniej, no. Słuchajcie, kto do ciebie dzwoni? Musimy, pan Jacek Gmoch? Musimy kończyć, bo ktoś do mnie dzwoni. A, okej. Okay. Zapraszamy na drugą część. Halo, dzień dobry, mam nagranie. Halo? Kopyta ci walo. Zawsze śmieszne. Ale wie pani co, ale sekundkę, proszę mi coś powiedzieć. Znaczy ja powiem. Czy ja mogę prosić o telefon za godzinę? Uprzejmie pani dziękuję. Dziękuję. Miłego dnia. Pozdrawiam. Pomyłka. Nagrałem jej się. Cześć, pluga. Przed nami część druga. To jest ta część, w której opowiadamy państwa historię, bo państwo do nas swoje historie piszą. Słucham, co napisali państwo do ciebie? Do mnie państwo nie napisali, tylko do mnie ludzie napisali. Okej, okay, kapacz. W pierwszej części to był taki żeby nikomu nie wypominać, a teraz już jest się spoufala. Dobrze, proszę. No bo się rozgrzałem sobie, bo zmęczony jakoś przyszedłem dzisiaj. I tak, i mam dwie historie. Mhm. Zacznę może od drugiej. Żeby coś się zadziało. To tak a propos może, wiecie co? A propos śmierci. Super, no to tego jeszcze nie przerabialiśmy. Na 1 listopada. Tak. Ja mam totalnie, napisał do mnie Radek. Ja mam totalnie creepy historię w temacie podobieństwa, bo wrzuciłem na Instagrama zdjęcie ze swoim tatą i jesteśmy bardzo podobni, nie? No i ja mam totalnie creepy historię w temacie podobieństwa. Wiele lat temu byłem na pogrzebie. Mój tata wtedy nie żył już kilka lat. Ja miałem bodaj 22 czy 23. W pewnym momencie na stypie podeszła do mnie ciotka, pokolenie babci 90+ na karku, która miała już demencję i zaczęła do mnie mówić, jakbym był moim ojcem. Jest to o tyle mocne, że mój ojciec od 8 roku życia wychowywał się bez rodziców, a ta ciotka była jedną z osób, która się z nim zajmowała jak dorastał. Ja zapytałem Radka, czy mogę użyć tej historii, bo on opowiedział ją potem bardzo radośnie na Instagramie, więc sami widzicie, że podobieństwa mogą być zgubne. A to jak się w takiej sytuacji zachować? To też jest ciekawa kwestia. Iść w to, prawda? Ja też mówię, iść w to. No jakoś to będzie, ładna dzisiaj pogoda. Tak. A jak się babcia czuje? Ciocia? Tak. No oczywiście, no wiesz to, jak gratulują, to trzeba przyjąć gratulacje, tak. Jak biją, trzeba uciekać. Tak, jak dają prezenty, żadnych drastycznych ruchów w takiej sytuacji. Absolutnie nie. Nie, bo no po co miałaby się tamten? Tak jest, proszę Mikołaj. Ja mam taką historię... Właściwie to uruchomiłem moją siatkę szpiegowską, bo ta historia dotyczy pani Kamili. Pani Kamili, gdyż... Proszę, you got my attention. Można powiedzieć, że zasięgnąłem, prawda, zajrzałem do szafy IPN-u w Kwidzynie. No i okazuje się, że pani Kamila w okresie liceum uczestniczyła w bardzo ciekawym wydarzeniu, które nazywało się Beaństwo. I chcielibyśmy się dowiedzieć, co to jest Beaństwo. Beaństwo? Tak. Ja chodziłam do liceum, dawne gimnazjum, szkoła z tradycjami. I tam Beaństwo polega na tym, że pierwszoroczniacy, pierwsze klasy, zanim dostąpią zaszczytu bycia uczniami, są Beanami. Beanami? Beani. A od czego to się wzięło? Od fasoli. Bean, Bean. Nie. Fasola. No mów dalej. Mówiąc, nie. Nie. To od tego zespołu fasolki. I słuchajcie, to jest zawsze motyw przewodni Beaństwa. Na przykład, no nie wiem, w jednym roku była dżungla i każdy musi zrobić sobie strój. Ten strój jest taki gdzieś tam narysowany. Normalnie masz tutaj całe ciało zakryte na głowie, coś i chodzisz w tym przez nie pamiętam ile. W każdym razie Beaństwo kończy się chrztem. To jest taka fuksówka trochę? Tak, ale tutaj to jest legalne po pierwsze. Naprawdę wszyscy w tym chodzą. Pierwsze klasy muszą nosić te stroje. Nauczyciele o tym wiedzą. To jest po prostu... Ale one nie są upokarzające. Nie. Nie wolno nic takiego robić. Dobra. Oczywiście ty możesz jako czwartoklasista mieć swojego Beana, który będzie przynosił ci kawę, ale nie wolno nic upokarzającego. I kończy się to wielką imprezą. Zaczyna się, to jest święto szkoły, idzie się do Wisły po wodę na chrzest. Idzie, wiesz, delegacja pieszo tam ileś kilometrów. Potem coś tam... Się nie zgadza, ale idzie się. Tak, idzie się, ale Wisła nie odradza szczęście. I słuchajcie, kończy się to tym, że jest no wielkie wystąpienie, gdzie po prostu czwarte klasy z pierwszymi występują. To jest tak śmieszne, bo się wyciąga wszystkie gagi z tych iluś tam miesięcy i tak dalej, i tak dalej. Potem jest imprezka. I kim byłaś? No właśnie, chcieliśmy się dowiedzieć właśnie w tym momencie. Ja już wiem, państwo jeszcze tak, nie, ale za chwilę się dowiemy. Zweryfikujemy prawdomówność. Twój rocznik. Jakie stroje nosił? Twój rocznik 1916. O, to 1410. Słuchajcie, my byliśmy
dziećmi, bobasami. Ja miałam śliniak, który musiałam oczywiście z tekturą, taki wielki śliniak, czepek. Mieliśmy smoczki do tego i oczywiście każda klasa miała inny tam kolor czegoś. No ja miałam akurat fioletowy, bo byłam w... Kurczę, nie pamiętam. Czekaj, czyli znowu wracamy do sprawy czepka. To naprawdę wiele nam wyjaśnia. Ale Mikuliu, że ty na to, jak to się stało? Ty masz zdjęcie, tego pokaż. To jeszcze Kamila, no teraz musimy się rozliczyć. To będzie taka delikatna forma szantażu przyjacielskiego. Sama pokażesz zdjęcia, czy ja mam je zdobyć? Kurczę, ja poproszę mamę. Myślę, że są z tego zdjęcia. No to poprosimy, bo mówię ci, IPN w Kwidzyniu już działa. W Kwidzynie, przepraszam. Kwidzyniek w Szczecinie. Albo w... To była część druga, no. Nie, ja mam jeszcze drugą historię. Dobrze, żartuję, pierwszą. Już mam pierwszą historię o dzieciach. Ale, popatrz, jak to się wszystko łączy. Dokładnie, ale nie o swoich. Pani Home Alone do mnie pisze tak. Poszłam kiedyś na plac zabaw z dziećmi. Syn miał jakieś 2-3 lata. Bawiły się świetnie, a ja miałam chwilę oddechu. Chwilę na bezczynne siedzenie na ławce. Poczekaj, muszę przełknąć. Okej. Okay. Przysiadła się pani, mniej więcej w moim wieku, czyli młoda. W radiu tyle robi i nie umie ten, a ja w radiu tyle robię i mówię nie do mikrofonu, to proszę. Cichutko. Ja w międzyczasie piję i tego nie słychać. Proszę artyście nie przerywać, bo się zestresuję. To. Słuchajcie, i pani zagadała do mnie mniej więcej tak. Widziała pani tamto dziecko? Ludzie, jakie ono brudne, a to drugie jeszcze gorzej. Niech pani zobaczy, jeszcze piach jedzą, okropne. W życiu mojemu dziecku nie pozwoliłabym się tak ubrudzić. Co za wstyd, to widzi pani o tamto. Podnoszę głowę, spoglądam na miłą panią i mówię... To moje dziecko. Odchodzę. No. Więc... Powiem ci, że mam taką refleksję po tej historii, że mógłbyś robić w dubbingu. A ja bym chciał. Ja też bym chciała. Może byśmy na przykład, to nie będzie lokowanie produktu, a mogłoby być. Oczywiście. Może byśmy jakiś halo dubbing, my byśmy zagrali jakieś coś, na przykład trzy jakieś takie zwierzątka futerkowe. Trzy świnki. Nie, świnki nie. Dlaczego nie? Jakieś inne zwierzątka. No ja bym bardzo chciała. No to nie trzy, a jedną. Dobrze. Głupie chłopaki. Ty byłabyś wilkiem wtedy. No tak, owłosienie się zgadza. Dziękujemy. To była za część głupi, druga. Część druga, dziękujemy. Część trzecia. Część trzecia, czyli ciekawostki. Co się drzesz? Pokaż test. No zaczyna się, słuchajcie, no, zaczyna się. No dobra, się. Nie mówmy o tym na razie, to później, ja mam później będziemy się martwić. Super, ale ty pod pierwszy naprawdę listopada się przygotowywałeś? Trochę dzisiaj jakby tak, wiesz, jedna ciekawostka była taka, a propos kości, bo mam dwie ciekawostki, słuchajcie, a propos śmierci. Jedna ciekawostka jest taka, że rodzisz się z ponad 270 kośćmi, a umierasz mając 207. Rozumiesz? 63 kości, szlak trafił. Może te większe kości zjadają mniejsze kości. Tak, tak, dokładnie, brawo. Bo kości się łączą i ten szkielet jest inny. Brawo, jaki ja jestem z ciebie dumny. No, to miałem to na anatomii na WF-ie. I teraz, pięknie. A popatrz, no, panu do WF-u. Tak, jedyna rzecz, którą pamiętam z tej anatomii. 3 razy podchodziłem do egzaminu. Pisaliście kiedyś przedłużenie do przedłużenia do przedłużenia? Wiesz co, na YouTube był komentarz, że turystyka to nie jest AWF. To nie jest AWF. Widziałem ten komentarz. Nie gniewam się. To tak nie jest, faktycznie. Sam go pisałem. Dobra, pamiętajcie, 270 kości, umieramy jak mamy 207. To dużo tych kości się zjadło. Tak jest, dużo tych kości się zjadło. To jest moja jedna ciekawostka o śmierci. Mam jeszcze drugą, ale zostawię to na potem, na deser. To ja mam jeszcze taką historię a propos trochę właśnie śmierci, bo ja poznałam osobę, która robi właśnie kurs malowania zwłok. Poznałam ją przedwczoraj i opowiadała, że na przykład, bo wiecie, wiele zawodów jest nieustrukturyzowanych w Polsce, akurat ten jest. I na przykład jest bardzo ważna rzecz, że przy malowaniu ciała zawsze muszą być dwie osoby, bo ludziom przychodzą dziwne rzeczy. Pomysły do głowy. Tak, więc zawsze muszą... A co, czegoś śmiesz? Nic. Fajny obrazek? Dowcip przeczytałem w internecie. No ja sobie wyobrażam, jakbyśmy kogoś mieli pomalować z Damianem. No na pewno, ta druga osoba by pomogła. No naprawdę. Na pewno byśmy się nawzajem pilnowali. We dwóch to byśmy się tam dobrali. Masz jeszcze ciekawostkę, Mikołaj. 2 270 000 ludzi. 2 270 000 Proszę sobie to wyobrazić. Na nowego, na stary. Jak genio. Być z inflacją. No. 2 270 000 ludzi jest na polskim Tinderze. Mikuliu, sprawdziłam. Sprawdziłam. Ja odrabiam prepce domową, kujonką byłam. I wiecie co? Tak, no to tutaj faktycznie chyba na stare. No. Ciekawe, ile kont się duplikuje. O rany, ale to jest strasznie dużo. To jest dużo, ale wiesz co, moim zdaniem tam, ja nie wiem co, albo inflacja, albo coś. Ale są tam też, myślisz, na przykład takie fikcyjne konta,
konta, czytaj boty, żeby się po prostu coś pojawiało nowego, bo tak się po prostu dzieje w tym świecie, że no to częściowo pewnie jak z Face'em, te twory nie? są sztuczne, albo na przykład, że mogą ktoś się rejestrować tylko w Polsce też osoby z zagranicy, czy nie? Czy tutaj ta lokalizacja... Nie no, mogą, nie no, no, chodzi o aktywnych użytkowników w Polsce, nie? I to są dane, słuchajcie, z lutego tego roku, więc... Ale to jakoś, ja mówię wam, ja przeszłam to do końca i to nie było tyle. No dobrze. Ale co, nie boli? Boli, wiesz. Bardzo ryzykowne stwierdzenie. Proszę państwa, tematem dzisiejszego spotkania jest zwyrodnienie kciuka. Ale powiem wam jeszcze jedno, że kobieta średnio lajkuje jednego na 12 mężczyzn w Polsce. A faceci lajkują wszystko, tak wynika z danych. Większe szanse prawdopodobieństw. Panie Mikołaju, ja mam ciekawostkę, a właściwie chciałem wytłumaczyć pewien termin. Z okazji tego, że nasi koszykarze świetnie grają i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy, a liderem i kapitanem naszego zespołu jest Mateusz Ponitka, który jako trzeci zawodnik w historii Eurobasketu w jednym meczu osiągnął tak zwane triple double. I co to jest triple double, proszę doczytajcie państwa? Doczytajcie sobie na Wikipedii, bo właśnie skończył nam się czas na część trzecią. Dziękuję. Triple double to tak zwane trzy podwójne. Dziękujemy. Koniec części drugiej, koniec części trzeciej i lecimy do listów. Listy od Mikołaja. Dzień dobry, zapraszam na listy od Mikołaja. Polacy nie potrafią hamować. I oczywiście to zagadnienie ma wiele wątków, bo z jednej strony o hamulcach zapominamy, jeśli wiecie, co mam na myśli. I zdarza nam się to na wakacjach, zwłaszcza na wyjazdach all excuse me, na weselach, poprawinach, imprezach, chrzcinach, urodzinach, imieninach, a nawet w Dniu Świnki Morskiej. No tak, tutaj hamulce bywają kompletnie niepotrzebne. Strzał ze sprzęgła i jedziemy w długą, nie zawsze zważając na innych uczestników na drodze. I te hamulce mamy słabe, bo zatrzymujemy się daleko od miejsca, w którym kończy się pas do lądowania. Zresztą, na co komu hamulce w odpiętych wrotkach? Zupełnie inna kwestia, choć także związana z nadużywaniem, to hamowanie na drodze. Polacy nie potrafią hamować, no bo jak powstają korki? Jest dużo samochodów na drodze w jednym momencie. Jadą jeden za drugim i nagle któryś zaczyna hamować. To co się dzieje za nim? Każdy kolejny hamuje mocniej. A gdyby tak zachować odległość i hamować silnikiem, to szłoby to płynniej, a jakie oszczędności? Paliwo, klocki, tarcze, nerwy. Tak, nerwy, bo jak nie hamujemy i nie stoimy, to mamy poczucie, że jedziemy i się nie denerwujemy. Proste. Dlatego, drodzy krajanie, pracujcie nad hamowaniem. I słuchajcie, wyprzedził mnie facet na rowerze. Elektrycznym chociaż? Nie, zwykłym, ale zrównaliśmy się, super było, bo ja mówię, krzyknęłam za nim, nie, no wyprzedził mnie facet na rowerze i on do mnie podjechał i sobie jechaliśmy razem i gadaliśmy, super. Aha, ale miał więcej niż 6 lat, bo pedałki były, tak? Nie, no. Dodatkowe kółeczka? Na dwóch jechał. No to dobrze. Proszę państwa, dziękujemy za dzisiaj, prosimy pisać do nas na nasze skrzynki instagramowe, czekamy na wasze historie, bo jesteśmy głodni tych historii, żeby je prezentować na antenie naszego podcastu. Tyle, tak? Życzymy miłego dnia, tygodnia, weekend. Cześć. To tyle, moi dzieci. Do usłyszenia.